Padły mi w ręce i dosłownie w ręce takie rękawiczki. No i chyba nie muszę mówić, do czego służą. Wbrew pozorom, nie do masażu. To rękawice myjące. Rękawice wykonane są z miękkiego silikonu. Nie powinny rysować lakieru. Mycie to chyba jedna z najprostszych rzeczy, jaką możemy robić przy samochodzie, ale pamiętajcie, myjemy zawsze od góry, dlatego że tutaj jest najmniej brudu i razem z wodą ten brud będzie spływał na dół, myjąc i zgarniając tą grubą warstwę, która właśnie jest na samym dole. Fajnie. Ale szczerze, jak się ma szczotkę, to można dalej sięgnąć. Ale wystarczy kurtka nieprzemakalna i wtedy będzie wszystko okej. Tutaj. Fajnie się tym myje, naprawdę. Czuję karoserię. No i co najważniejsze, w tej chwili jest około 5 stopni, czyli ciepło nie jest, a w ręce nie jest mi zimno. I druga strona dachu, a później wrócimy na tylną klapę. Jeśli właściciel myjni ogląda teraz Grześka na monitoringu, pewnie ma niezły ubaw. Z drugiej strony, nieraz widział już takie rzeczy. Pomysłowość klientów myjni podobno nie ma granic. Naprawdę fajnie się tym myje. Słuchajcie, pierwszy raz w życiu jestem w stanie dojść w takie zakamarki. Od spodu, z zewnątrz, klamki. Przy pomocy szczotki nie ma szans. Przy pomocy gąbki nie czujemy tych wszystkich kształtów, żeby w każde miejsce dobrze dojść. O, nawet klameczka tu. W życiu tego nie myłem. Najbardziej brudne zwykle są koła. To osad ze startych klocków hamulcowych. No i muszę przyznać, że felgi też naprawdę dobrze się i wygodnie myje. No i zobaczcie, jak brud schodzi. Pamiętajcie jednak, że gdy masujecie w ten sposób swój wóz, zegar myjni tyka. Warto więc wykupić impulsy dwukrotnie, przed czyszczeniem i po, by porządnie spłukać chemię. Na ten ostatni etap nie żałujcie pieniędzy. Niedokładnie spłukana chemia z myjni powoduje m.in. matowienie reflektorów. Po jednorazowym myciu auta rękawiczki przetrwały, silikonowe farfocle nie odpadły. Fajny ten gadżet. Wiecie co, tak teraz myślę, że gdybym prowadził ranking gadżetów, to te rękawiczki byłyby pretendentem do wygrania sezonu.